Witam serdecznie radnych Rady Miejskiej. Witam serdecznie panią Ewę Przybyło, która obecnie pełni funkcję burmistrza piątej kadencji i jednocześnie jest burmistrzem elektem. Brawo. Witam panią sekretarz gminy, panią skarbnik gminy. Witam księdza proboszcza z parafii świętej. Witam radnych Rady Powiatu Nowotarskiego. Witam przewodniczących osiedli sołtysów. Witam serdecznie kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz prezesów spółek gminnych. Przedstawicieli Rawczańskich Zakładów Pracy i wszystkich gości, którzy biorą udział w naszej uroczystej sesji. Proszę panią Marię Daszkiewicz, przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej, o wręczenie zaświadczenia o wyborze burmistrza. Pani przewodnicząca, wysoka radna, pani burmistrz, szanowni goście. Zanim dokonam wręczenia zaświadczenia o wyborze pani burmistrz, zatem chciałam kilka słów powiedzieć na temat pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach burmistrza miasta. Komitet Wyborczy Wyborców pani Ewy Przybyło po dokonaniu rejestracji w biurze wyborczym w Nowym Sączu zgłosił 13 kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej celem zarejestrowania na radnych w 10 okręgach wyborczych i jedno- i dwumandatowych. Następnie w dniu 21 listopada, to jest w dniu pierwszego głosowania, czyli zarządzonych wyborów, 9 radnych spośród zgłoszonych przez panią, przez Komitet Wyborczy pani burmistrz zostało wybranych radnych 9 z tych 13 osób. Pani burmistrz w pierwszym dniu 21 listopada uzyskała prawie 50% głosów spośród 4 kandydatów. Zabrakło jedynie 76 głosów, aby w pierwszym terminie została wybrana burmistrzem. Dodam, że więcej było głosów nieważnych, czyli istniała szansa, że w pierwszym terminie mogła być wybrana. Zatem Komisja Miejska postanowiła ustaleniu drugiego terminu wyborów, który miał miejsce 5 grudnia. W ponownym głosowaniu do urn, pomimo ciężkich warunków atmosferycznych, jak wszyscy pamiętamy, do urn zgłosiło się 6413 wyborców, z czego głosujących, uprawnionych do głosowania jest to 13972 osoby, czyli stanowiło to 45,19% wszystkich uprawnionych do głosowania. Głosów wszystkich, znowu nie były wszystkie ważne głosy, zatem spośród ważnych głosów, których było 6242, pani burmistrz otrzymała 65%, czyli w liczbach ogólnych 4098 głosów. Pozostałe 2114 głosów uzyskał kontrkandydat, czyli pan Antoni Grabacz. Zatem Miejska Komisja Wyborcza, pisząc protokół, stwierdziła, że burmistrzem miasta Rawca-Zdrój na 6 kadencję została ponownie pani burmistrz miasta. Proszę państwa, ręczyć zaświadczenie, które w całości przeczytam. Stosownie do artykułu 22 ustawy z dnia 20 czerwca 2000 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Miejska Komisja Wyborcza w Rawcy-Zdroju stwierdza, że wybora, które odbyły się dnia 5 grudnia 2010 roku, pani Przybyło Ewa wybrana została burmistrzem Rawki-Zdroju w podpisie przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej. Powiem jeszcze tak, że jest to data 6 grudnia, jako że w dniu 6 grudnia o 2 w nocy przyjęto protokół i ten dzień jest dniem, w którym pani burmistrz oficjalnie została
burmistrzem. Jest to, powiedzmy sobie, podwójna świętoza, pani burmistrz, ponieważ jak pamiętacie państwo, 4 lata temu, w tym dniu właśnie, 6 grudnia, pierwszy raz pani burmistrz ślubowała jako radny piątej, jako burmistrz piątej kadencji. Pani sekretarz, pani sekretarz, proszę państwa, no muszę to powiedzieć. Dostałam tylko jedno zaświadczenie, a radni dwa. Drugie mieli pokazywać w zakładzie pracy. W swoim zakładzie pracy. Pani burmistrz, zrobiliśmy w swoim zakładzie pracy. Zrobiliśmy znacznie więcej, ponieważ to zaświadczenie jest potrzebne do wszystkich podpisów umów. Zatem cały czas korzystamy z tych zaświadczeń i mamy wielu egzemplarzy. Przejęcie obowiązków burmistrza następuje z chwilą złożenia ślubowania przed Radą Miejską. Wobec powyższego proszę panią burmistrz o złożenie ślubowania. Proszę wszystkich o powstanie. Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. Proszę usiąść i proszę o zaświadczenie. Szanowni Państwo, księże proboszczu, Wysoka Rado, 21 listopada to Wy, radni Rady Miejskiej, a 5 grudnia ja, otrzymaliśmy od mieszkańców naszej gminy mandat zaufania. Tym samym rozwój naszej gminy przez następne 4 lata leży w naszych rękach. Dzisiejszy dzień jest dniem wyjątkowym w 20-letniej historii rabczańskiego samorządu. Po raz pierwszy wyborcy zdecydowali, że burmistrz może kontynuować rozpoczęte inwestycje i wszystkie zamierzenia w zgodzie i spokoju. Serdecznie za to dziękuję. Od dzisiaj się rozpoczyna nowy okres ciężkiej pracy i współdziałania na rzecz rozwoju naszej gminy. Od dzisiaj wszyscy musimy realizować swoje obietnice wyborcze, aby powierzonego mandatu zaufania nie zawieść. Wiele inwestycji jest przygotowanych i wymagają profesjonalnego wykonania. Dokończenie rewitalizacji Parku Zdrojowego, przebudowa amfiteatru w Rabce, budowa sal gimnastycznych przy szkołach, chodników w sołectwach Ponice i Rdzawka, kontynuacja budowy remizy w Chabówce, budowa basenów solankowych, rozbudowa i modernizacja szpitala, modernizacja kina Śnieżka, remont basenu i stadionu, nowy skatepark. To te najważniejsze inwestycje naszego samorządu, przygotowane na lata 2010-2014. W rozpoczynającej się dzisiaj kadencji trzeba też opracować nowe studium kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego, abyśmy mogli poszerzyć tereny budowlano-inwestycyjne na terenie całej gminy. Musimy też profesjonalnie przygotować wniosek aplikacyjny o pozyskanie znacznych środków na modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji i wodociągów. Jesteśmy dobrze przygotowani do wykonania wszystkich tych zamierzeń. Z tego miejsca pragnę państwa zapewnić, że będę zabiegać o wykonanie inwestycji innych instytucji zaplanowanych na terenie naszej gminy. Budowa teatru, nowego mostu na Rabie, ronda i chodników przy drodze krajowej i wojewódzkiej, rekultywacja rzek. O te zadania będę walczyć. To bardzo ważne, aby współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim oraz innymi instytucjami przebiegała pomyślnie dla rozwoju naszego samorządu. Chciałabym nadal pracować z ludźmi, którzy dali się poznać jako wykwalifikowani, pracowici i sumienni. Mój zastępca, pan Robert Wójciak, pani skarbnik Grażyna Dziechciowska, pani sekretarz Maria Daszkiewicz. Tym ludziom ufam i z tymi ludźmi chcę pracować nadal. Wyrażam nadzieję, że nadal zgodzicie się państwo pracować ze mną z takim samym zapałem i zaangażowaniem, jakie mogłam poznać w minionej kadencji. Wierzę także, że naczelnicy wydziałów
kierownicy jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego, dyrektorzy szkół, przedszkoli, Miejskiego Ośrodka Kultury, biblioteki, zarządy spółek i pozostali pracownicy samorządowi, których łączy wspólna idea pracy na rzecz rozwoju naszej gminy, będą nadal sumiennie wykonywać powierzone obowiązki. Jeszcze raz dziękuję za okazane zaufanie. Wiem, że dzięki Państwa pomocy i wsparciu kolejny raz możemy wiele dokonać.